Bardzo mi miło Was wszystkich tutaj powitać i kolejny raz gdzieś tam czuję się w tej roli świetnie, w roli osi, która przyciąga pięknych ludzi. Moje życie, i to jest dla mnie wielka łaska i błogosławieństwo, jest teraz takie, że otaczam się właściwie samymi takimi ludźmi jak Wy, jak my. Cała moja codzienność zlała się z tak zwanym rozwojem, szumnie nazwanym, chociaż już teraz w ogóle nie traktuję tego jako rozwój, tylko jako życie samo w sobie, prawidłowe postrzeganie rzeczywistości, życie wedle praw, nazwijmy je uniwersalnymi, choć raczej bym mówił o rozpoznawaniu fałszu świata, który tutaj się roztacza, rozpanoszył się bardzo silnie. Z jakiegoś powodu się to stało. Ja wierzę, że powód jest głęboki i piękny, natomiast no, nauczono nas oceniać to wszystko jako złe i niedobre i nauczono nas bać się tego, że czujemy się źle, i to jest dla mnie jedna z największych klątw, na jaką nałożono na ludzkość dziś. Nic nie jest źle, nic nie jest niedoskonale, nie może być niedoskonale i Bogu dzięki. Dzisiaj dochodzą do tego również naukowcy, tak zwani naukowcy. Tak naprawdę to są ludzie z bardzo wysublimowaną intuicją, bardzo odważni, którzy decydują się łamać schematy i decydują się odkrywać i mówić głośno o tych odkryciach, zupełnie przeczących wszystkiemu, co do tej pory wiemy o świecie, tak? Więc bazując choćby na tym, na strukturze czegoś, co nazywane jest jednolitym polem kwantowym, nie będę się w to wgłębiał. Można to nazwać również jednią, można to nazwać doskonałym światłem, czymkolwiek. Rzeczywistość nasza, z samej naszej natury, nie może nie być doskonała. Po prostu. Wszystko tutaj jest dopięte na ostatni guzik. Po prostu. Więc jeżeli próbujesz traktować, że coś się dzieje źle, to miej pewność, że to jest wyłącznie tylko twoja interpretacja. I to jest amen. Nie może nic dziać się źle. Więc dopóki stawiasz opór, dopóty będziesz cierpiał. I to jest tak proste, tak? Jednym z kluczy szczęśliwego życia, a tak naprawdę podróży życia w tym świecie, które ostatecznie, wedle tego, w co ja wierzę i wedle rozpoznania, którym się dzielę, prowadzi do tak zwanego przekraczenia tego świata, czyli wyjścia ze świata dualizmu, czyli być dosłownie, jak to mawiał Jeszua, a tak naprawdę to jest coś, co ostatnio odkryłem w tym przekazie Jeszuły. Jeżeli czytaliście Drogę Serca, to są przekazy Jeszuły w komunie z Dżemem. Przepraszam, że tak mówię, trochę jakby skaczę z kwiatka na kwiatek, natomiast bardzo lubię mówić dla ludzi, którzy już gdzieś tam są zaznajomieni z tematem, więc nawiązuję do tych książek Droga Serca. To jest całe kompendium wiedzy, w jaki sposób w praktyce żyć szczęśliwie, tak? Czyli wychodzić z paradygmatu fałszu, z paradygmatu lęku, w jaki sposób sprawiać, że nasze życie staje się takim życiem, o jakim marzymy. Wszystko chodzi o miłość, tylko i wyłącznie. Natomiast zrozumienie miłości również jest w tym świecie zafałszowane, ale to, co chcę powiedzieć, na samym końcu Jeszua, czyli ten Jezus, którego utożsamiamy z Panem Jezusem Chrystusem z Nazaretu, synem Józefa, on się przedstawia w ten sposób, że on musiał ubrać się w to ciało, on musiał ubrać się w taką osobę, natomiast on nim nie jest. To są jego słowa. I teraz, jak tu mówię, to czuję po prostu coś niesamowitego. On nim nie jest. On przedstawił się jako jednorodzony. I dołączył do tego słowa, i ty jesteś tym jednorodzonym. Więc każdy z nas jest Jezusem z Nazaretu. Jesteśmy jednorodzonym. W polu doświadczenia jedności jest tylko pole doświadczenia jedności. To jest tak, jakbyśmy pływali jako ryby w tej rzeczywistości. Pływali w rzeczywistości, wyobraźcie to sobie. Jesteśmy rybami w nieskończonym oceanie energii i szukamy wody. To jest tak, jakby wrzucić rybę do oceanu i ona, wiedząc, że jest w oceanie, nie zna przeciwieństwa wody i szuka wody. To jest paradoks. Więc my, będąc w tym świecie, jesteśmy w jedności i szukamy jedności. I to jest kolejny paradoks. My jesteśmy tą jednością. Tylko że dostaliśmy do dyspozycji coś, co nazywa się intelektem. I poziom całego cierpienia i trudu w tym świecie jest związany z tym, że z jakiegoś powodu zaprogramowano nasz intelekt po to, żeby ta jedność została zasłoniona woalem odrębności. Po prostu.
Więc tutaj myślę jest główny powód, dlaczego nasze ciała odbierają świat wyłącznie poprzez pięć zmysłów i zostaliśmy niejako organicznie odcięci od poczucia tej jedności. Tak. Bardzo wiele ostatnio pytań pada o sens istnienia, o sens życia, po co tutaj jesteśmy, co my tutaj robimy. Gdzieś tam organicznie, z jednej strony, bo należy tutaj również postawić, jakby żyjemy w dualności, wcale się nie dziwię, że dwa aspekty tego wszystkiego, tak? Z jednej strony empiryczne, szczęśliwe życie, czyli z jednej strony po prostu bycie szczęśliwym człowiekiem i zasady, czy uniwersalne prawa, w jaki sposób doprowadzić swojego życia do życia pełnego, szczęśliwego i spełnionego, do tego upragnionego poczucia, bezwzględnego poczucia bezpieczeństwa, do którego wszyscy tęsknimy. To jest pierwsza i rdzenna tęsknota istoty ludzkiej. Poczucie bezpieczeństwa. Tak? Świadomość, że nie może stać się nic złego. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądało wasze życie, gdybyście nagle poczuli całymi sobą, że nic wam nie może się stać, że nic wam nie grozi. Czy nuda? Nie sądzę, że nuda. Sądzę, że kiedy masz, Bartku, jeżeli nie miałbyś odniesienia w tym lęku, który mamy teraz, nosimy w sobie, wtedy była to nuda. Natomiast mając kontekst, odniesienie do tego, że możemy się bać, zaczynasz doceniać twoje poczucie bezpieczeństwa. I to jest piękne. I między innymi po to tak czuję, po to ten świat powstał, żebyśmy nabrali odniesień i mieli równoważnie, kiedy już, jeśli, a wierzę, że już, że tak, jeżeli będziemy mogli, nazwijmy to, przekroczyć ten świat, chociaż przekroczyć świat to jest takie bardzo jakieś magiczne, mistyczne, tak? Poziomy tego przekraczania świata są różne i są, powiedzmy, wibracyjnie rozwarstwione. Natomiast cała rzeczywistość wyzucia z lęku, czyli rzeczywistość bez lęku, zaczyna się od poziomu miłości bezwarunkowej, a to jest bezwzględnie dostępne dla każdego człowieka. Tak samo jak przebiegnięcie maratonu jest bezwzględnie dostępne dla każdego człowieka. Wystarczy trochę wysiłku. Chodzi o przekroczenie świata umysłu. Tak. Natomiast do tego będę teraz zaraz nawiązywał. Tak? Bo powiedziałem o tym, że dwie rzeczy należy rozgraniczyć. Po pierwsze, dążenie, kiedy jesteśmy już tym człowiekiem tutaj zacietrzewieni w tym lęku i próbujemy właśnie, mierzymy się z rzeczami praktycznymi, codziennymi, jak wychodzenie z pracy, jak trudne relacje, jak dzieci, które z jakiegoś powodu są inne niż my byśmy chcieli tak naprawdę, żeby były, tak? Sprawiają nam trudności. A z drugiej strony prawidłowe rozpoznanie, po co w ogóle ten świat istnieje. To są dwie odrębne rzeczy. Z jednej strony praktyka życia w szczęściu, a z drugiej strony świadomość tego, po co jest świat. I tutaj, w tej drugiej części, świadomość tego, po co jest świat, jest główna kość niezgody, nazwijmy ją, tak? Jest główne zakłamanie. Jest totalny odjazd i totalny pierdolnik, ponieważ nauczono nas, że świat jest po to, żeby przetrwać. Tak? A to jest bzdura. Przetrwanie jest bezwzględne, ponieważ nie możemy nie istnieć. Jeżeli wywodzimy się z tego pola doskonałości jedni, gdzie istotnie nasza świadomość jest nieśmiertelna i to myślę, bardzo się cieszę, że siedzimy tutaj w tym kręgu, ponieważ to jak powiem, że nie jesteś swoim ciałem, emocjami i myślami, to już jest jasne w miarę, tak? Więc ja się bardzo cieszę, że przyszła tutaj do Czarnego Lasu grupa, która w pewnym sensie jest gotowa, żeby iść dalej, tak? Podaż dziś w świecie będzie rosła, czyli ludzie będą się budzić ze snu coraz szerzej. I myślę sobie, że wszyscy będziemy zaskoczeni, jak tłumnie będą się budzić. A jeśli nie jesteśmy swoim ciałem, myślami i tym, to czym jest nasze ciało i emocje? Tymczasowym narzędziem komunikacji. Tak nazywał to Jeszua. I tak ja w to wierzę. Natomiast widzicie... Samochód. Natomiast to, co jest piękne, to to, że tak zwane przekroczenie świata albo życie pełnią siebie, związane jest z tym, żeby zaakceptować to, że jesteśmy tymczasowi jako ciała i jako nasze indywidualne świadomości i to pokochać. Tak. Ja bym chciał powiedzieć a propos tego zakłamania, po co jest życie i po co jest świat. W drodze serca Jeszua uczy wyłącznie technologii pracy z naszymi postrzeżeniami.
jakie narzędzia możemy wykorzystywać do tego. Ja was w ogóle zachęcam szczerze do przejrzenia, przeczytania całej Drogi Mistrzostwa. To są książki, które wydało wydawnictwo Pokoju Chrystusa. Tam jest Droga Serca, Droga Przemiany, Droga Poznania, Listy Jeszuły, Miłość Uzdrawia Wszystko. 5 książek. Jeszcze nie, ale będzie. Obrazki są? Nie. Ale będą. Tak. Natomiast nie wiem, o czym miałem mówić. Szczerze zachęcasz nas do tego. Tak, właśnie, szczerze zachęcam, ponieważ dziękuję, Bartku. Ponieważ przedstawiona tam jest kompletna technologia, w jaki sposób to robić, tak? Zaraz będę mówił o tej technologii. Można to nazwać w pewnym sensie starą, nową psychologią, nowym podejściem, tak? Natomiast druga część, która nie jest zawarta w Drodze Mistrzostwa, to jest nowy biblijny etos. Dosłownie, to jest przepisanie Biblii na język współczesny. I to jest grube. I to jest grube, ponieważ do Biblii przez te 2000 lat istnienia człowieka na planecie Ziemia dopisało się bardzo wiele nowych, cudownych rozdziałów. I można zrozumieć, czym jest ta rzeczywistość, bazując na nowych informacjach płynących, na przykład z fizyki kwantowej, na przykład z nowej biologii, ale również na abstrakcyjnych formach, które każdy z nas w sobie posiada w różnym natężeniu, czyli marzeniach o świecie, marzeniach o Bogu, marzeniach o lataniu, marzeniach o podróżach międzygwiezdnych. To jest wszystko o tym. To, co pojawia się w przestrzeni umysłu, jest święte i są miejsca w wymiarze stworzenia, gdzie to istnieje realnie. Tak? Więc dlatego Yeshua mówił coś takiego, że większe rzeczy ode mnie będziecie czynić. Ponieważ to jest ten czas, kiedy ta forma biblijna, jakby to nazwać, która powstała jako wyobrażenie stworzenia świata, jest już poszerzona i istnieje w tej przestrzeni, którą my nazywamy umysłem, którą nazywamy na nasze potrzeby indywidualnymi umysłami, ale tak naprawdę jest to jedna wielka przestrzeń omni-umysłu, do której poprzez nasze doświadczenie uzyskujemy tak zwane różne poziomy dostępu. Więc jak bardzo odważny jesteś, jak bardzo szalony dla świata jesteś, tak dalece będziesz potrafił widzieć. Tak? Więc to są dwie rzeczy. Ja bym chciał dzisiaj powiedzieć o tej drugiej rzeczy. O tej, o której jeszcze tak naprawdę nie mówiłem, czyli o tej przestrzeni, w której możemy wyobrażać sobie cuda i które to cuda schodzą tutaj, kiedy my zaczynamy wierzyć w te cuda. Yeshua mówił piękną rzecz. Podług wiary będzie nam dane. Ja, chcąc nie chcąc, doświadczam tego całe życie. Dzisiaj, mając w pamięci doświadczenie swojego życia i to, w jakim miejscu jestem dzisiaj, uznaję, że nie było tam miejsca na żadną przerwę. Każde doświadczenie mojego życia było absolutnie doskonałe, żebym dzisiaj mógł tutaj siedzieć i mówić te słowa. W innym wypadku to by nie miało szansy zaistnieć. Każda moja trudność jest święta. Każdy mój ból był święty. Wszystko było święte. Idąc za Yeshuą, chociaż to jest również już mój pogląd, jak Bartek to mówi, ja to subskrybuję, Stwórca tworzy wyłącznie to, co dobre, święte i piękne. I to jest kropka. Nie może istnieć nic, co nie jest doskonałe. Niedoskonałość jest wyłącznie wyobrażeniem intelektu, czyli naszego indywidualnego umysłu zamkniętego w naszej toroidalnej bańce świadomości, w naszej własnej grze świadomości, które bazuje na fałszywym postrzeganiu świata, na tym, że jest swoim ciałem. I to jest tak subtelne i tak diabelnie chytre, że wyjście z tego paradygmatu przysparza wiele trudności, ale po to żyjemy to życie, żebyśmy w ciągu jednego życia mieli szansę to zmienić. Więc rzecz jest wyłącznie o przestrojeniu fałszywych postrzeżeń. Ten świat, w którym żyjemy dziś, to jest jeden wielki fałsz. Nic tu nie trzyma się kupy i to wypływa dziś na powierzchnię lawinowo. Tak? Nie musimy o tym mówić, nie musimy o tym gadać, to widać po prostu jak na tacy dziś. Ale mówisz ten świat, proszę, to... Mówię o świecie systemu, tak zwanego. No, świecie korporacyjnym, świecie tym, który celowo więzi ludzi w pułapkach fałszu, tak? Natomiast widzicie, ja a propos tego świata,
I od tego zacznę może wywód o tym etosie. Ja również nauczyłem się postrzegać ten świat jako wyłącznie potencjał, ponieważ ten świat nie jest taki bez powodu i ten świat paradoksalnie powstał w wyniku dobrej intencji. Ci, którzy stworzyli ten świat takim, jakim jest, którzy podejmowali na początku decyzje takimi, jakimi są, głęboko wierzę w to, że oni szczerze wierzyli, że są wybrani, żeby władać. Tak, więc tam była intencja czysta. Popieprzona, ale czysta. Bardzo fałszywa i rdzennie zniekształcona, ale czysta. Rozumiecie? Fałszywa, ale czysta? Fałszywa, ale czysta. W takim sensie, że jeżeli na przykład wierzysz w to, że jak ktoś... Boisz się o kogoś, że jakaś jego decyzja, na przykład to, że nie umie pływać i pojedzie na basen, boisz się, że się utopi. I jesteś bardzo w swoim lęku i bardzo w to wierzysz, to zrobisz wszystko, żeby on nie pojechał na ten basen. I twoja intencja jest czysta. Ale jeżeli jesteś bardzo skrzywdzony, to zabierzesz mu kluczyki od auta. To przywiążesz go do grzejnika. Ubezwłasnowolnisz tego człowieka. Tak, więc ja głęboko wierzę, że ci, którzy tworzyli ten świat, oni wierzyli, że jesteśmy bydłem i że trzeba nas doić. Ale to nie było nic z tym złego. Oni w to po prostu wierzyli i uwierzyli, że to oni są kimś tam, że to oni mają taką rolę i to było czyste i święte. Dlatego widzę to jako potencjał i dlatego uwalniam się. To jest bardzo... Ten pogląd jest bardzo odważny, tak? Ale widzę to dziś, że to, co się właściwie dzieje i ten sposób postrzegania świata jest w pewnym sensie ewolucyjną pozostałością. Jeżeli wierzyć w teorię Darwina, której ja osobiście wierzę, natomiast uznaję również, że ma ona pewne luki, które ten etos nowy zapełni i zapełnia. Co, że się ewolucja, że się rozwijają te luki? Tak. Przez eony, tak? Jedyna największa dziura, jaka jest, to powstanie świadomości w człowieku, samoświadomości siebie, tak? Ja jestem. To jest największa luka. Gdzie nastąpiło to, że nagle istota ludzka zrozumiała, że ja jestem? No to już rozkminili. To już rozkminili. To już nieważne. Żyby. No dobrze, to, ale to jest generalnie nieważne. Ja też głęboko wierzę, że to jest to. Też to zobaczyłem w swojej wizji, że psylocybina, że w pewnym momencie łono Matki Ziemi zdecydowało się wydać ducha w materię i psylocybina jest tym duchem. To jest duch Matki Ziemi. Substancja psylocybina otwiera naszą energetykę na ducha Matki Ziemi. Ja w to wierzę. To bardzo głęboko to czuję. Tak więc widzicie, kiedy nazwijmy to gady wyszły z wody, tak? Pierwsze płazy wyszły na powierzchnię. W ich ciałach istniało tylko coś takiego jak gadzi mózg. Natomiast gadzi mózg był po to, żeby życie mogło przetrwać. To znaczy on, ten podstawowy autonomiczny układ nerwowy, to jest układ reaktywny wyłącznie po to, żeby chronić jednostki. Więc na początku, kiedy nie było rozwiniętego intelektu i kiedy tak naprawdę panowała wyłącznie walka o przetrwanie, ten gadzi mózg był potrzebny. Życie broniło życie, bo inaczej nie mogło przenosić życia. Natomiast w pewnym momencie pojawił się Homo sapiens i w pewnym momencie, nazwijmy to, że Homo sapiens przenosił ten program bronienia siebie po to, żeby przetrwać w gadzim mózgu, ale nagle za sprawą jakiejś cudownej siły czy czegoś, nieważne, pojawił się Homo sapiens, który miał do dyspozycji całą korę przedczołową, pustą, tak? I nagle zostało to zesprzęglone i nagle gadzi mózg wlał się do kory przedczołowej. Dosłownie. Więc wszystkie te mechanizmy, które broniły życie, nagle dostały przepotężny arsenał intelektu. I tego uczymy się dzisiaj. Uczymy się rozpoznawać, że te rzeczy, które kiedyś broniły życie, broniły jednostki, dzisiaj są po prostu nieskuteczne. Tak. Niszczą, no są nieskuteczne, bo wiesz, intelekt jest intelektem. Intelekt potrafi zbudować takie historie, że to jest koniec.
Znaczy, no, tutaj chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Każdy ma swoje wyobrażenie na tego, co się dzieje, na temat tego, co się dzieje na świecie. Ja nie będę wchodził, no ale to jest kurwa niesamowite, co się dzieje po prostu, tak? Z dziećmi, z tymi gwałtami, co czytamy. No to ja w ogóle nie chcę w to wchodzić, bo to jest taki poziom wykrzywienia percepcji, że to jest koniec świata po prostu. Natomiast ja przestałem winić tych, którzy czynią tak zwane zło, ponieważ wierzę w to, że czynią to wyłącznie z niewiedzy. I to jest kropka. I takim ludziom należy współczuć. I również należy ich kochać. I to jest tyle. I to rozwiązuje sprawę, tak? Więc moi drodzy, powracając do tego etosu, ja ostatnio przeczytałem coś takiego jak modlitwę Ojcze Nasz po aramejsku. I to, co ja tam zobaczyłem, to mnie aż zmroziło. Ja od jakiegoś czasu mówię o naszym intelekcie, czyli o tym omniumyśle, w którym istniejemy wszyscy, jako o czymś, co poszerza stworzenie. I to jest istotnie, mówił o tym również Jeszua w Drodze Serca, jedynym powodem, dlaczego istnieje dualny świat, jest to, że Stwórca poprzez dualny świat poszerza stworzenie, czyli robi nowe miejsce dla siebie samego. On i tak jest pełny w swojej pełni, natomiast może wlewać się w nowe struktury, które stworzył i wlewać w indywidualność człowieka. Więc tak naprawdę rzecz jest o tym, żeby tworzyć swoje różnorodne kopie. Każdy człowiek ze swoimi talentami, ze swoimi światopoglądami, kiedy wypełni się esencją swojego Stwórcy, będzie tą samą indywidualnością, w tym samym polu, będzie indywidualnością żyjącą w polu jedni. Więc to jest tak, dosłownie, jakby Bóg tworzył sobie kolegów do zabawy. Dosłownie. Na najbardziej podstawowym poziomie. I po to istnieje rzeczywistość. Kumacie czacze. Więc kiedy przeczytałem, jak mówiłem, że umysł, ja to bardzo silnie przeżywałem w swoim życiu. Ja swój indywidualny umysł za sprawą swojej historii poszerzyłem do granic. Zobaczyłem tam biblijny etos, ponad który wyszedłem i zacząłem dalej kontemplować, co jest za tym etosem. Kiedy zacząłem kontemplować, co jest za tym etosem, przeżywałem tak porąbane historie wewnątrz umysłu, ale te historie były przeżywane również wewnątrz mojej emocjonalności. Zauważyłem pewną zależność, jeszcze nie wiedząc nic o przestrzeni i tak dalej, że tak dalece jak poszerzam swój umysł i dopinam do niego nowe wagoniki tego, w jaki sposób mój umysł składa w ogóle te historie, kiedy poskładają się jakieś rzeczy, na przykład zobaczyłem bogów, Ra, bogów innych, kopie, coś tam, poskładało mi się to wszystko w kubkę. Było to powiązane z fizycznym doświadczeniem ciągnięcia się na przykład jakiejś nici, na którym na samym końcu zobaczyłem Boga Ra, którego odczuwałem jako czysty strach. Tak? I ja po prostu widząc to i doświadczając tego fizycznie, dosłownie fizycznie, pojawił się we mnie ten ogromny strach. I ja się bałem tak, że to jest koniec świata. I tych kontekstów była cała masa, tysiące, dziesiątki tysięcy. Zacząłem zauważać, że tak daleko, jak poszerzam swój umysł, tyle samo emocji, tak zwanego ssania, muszę przeżyć w sobie. Rozumiecie? Tak daleko, jak się poszerzę na zewnątrz, tyle samo tego poszerzenia następuje w moim wewnętrznym wszechświecie, wewnątrz matryc komórek mojego ciała. W modlitwie Ojcze Nasz po aramejsku są słowa: Stwórco, rzeźb w nas przestrzeń, którą wypełnisz. I jak ja to zobaczyłem, to mnie pojebało. Tak? Language. To się zaskoczyłem. Tak, to się nagrywa. Przepraszam wszystkich, którym przeszkadza, że przychylę. Nie chodzi mi to, że to jest jakiś... Dobra. Lepiej można trafić. Dobrze. No lepiej można celniej trafić. W każdym razie, widzicie, i tutaj łączymy etos biblijny z kwantową fizyką, tak? Już Walter Russell mówił o tym na początku XX wieku. Mistrz oświecony, prawdziwek, botanik, który dostał takie wewnętrzne wglądy, że zobaczył, w jaki sposób organicznie Stwórca tworzy dualny świat. Z kropki jedni Jeszua mówił, że nasz świat nie istnieje w przestrzeni większej niż główka od szpilki. A tak naprawdę to, w co ja wierzę, i to jest abstrakcyjna forma, dopóki mówimy o tym z poziomu dualności, to jest abstrakcja. Natomiast głęboko wierzę, że
ci, którzy zdecydują się, będą to odczuwać i po prostu wiedzieć, tak? Stwórca z jednego takiego, ja to nazywam najbliżej mi do bitu jednolitego pola. Jednolite pole samo w sobie ma strukturę kwiatu życia. To widzimy wszyscy, wiemy, jak wygląda kwiat życia. Wyobraźmy sobie, że każda ta kulka w kwiecie życia jest sferą, która ma średnicę długości Plancka. Najmniejszą możliwą średnicę 10 do minus 37, 9, nie pamiętam, metra. Ogromnie mała. Te wszystkie wartości powiązane są z prędkością światła i tak dalej. Nieważne, tak? To wszystko można posklejać pięknie w formę i ubrać to w ładny wykład, czym to jest. To nie jest temat tej konkretnej pogadanki. Natomiast wyobraźmy sobie, że z takiej jednej sfery jednolitego pola, czyli z jednego tego kółka w kwiecie życia, wypływają dwa wiry. Tak? Jeden wir to jest wir materii, a drugi wir to jest wir przestrzeni. Te dwa wiry mają identyczną energię i znoszą się, ich energia znosi się doskonale w środku, w tym jednym punkcie. Nazwijmy to właśnie polem jedni, który się rozszerza, no nieważne, w skali. To się objawia w różnych skalach w naszym świecie. Natomiast widzicie, ich energia jest taka sama, ale mają różne właściwości. I te właściwości ustalone są przez Twórcę. Przestrzeń ma właściwość ssania. Przestrzeń grawitacyjnie przyciąga wir materii, ostatecznie przyciągają się i schodzą się i tak w jedni. Tak? Natomiast przestrzeń jest przestrzenią i zajmuje przestrzeń. Dlatego żyjemy na Ziemi, na planecie, a wokół siebie mamy wszechświat, mamy przestrzeń. Tak? Jeżeli spojrzymy na pole auryczne człowieka, na ten podwójnie śmigający torus, tak? Jeden torus, dlaczego to jest podwójnie śmigający torus? Jeden torus obraca się w prawo, drugi torus obraca się w lewo. Tylko że jeden torus jest takiej wielkości, a drugi torus jest poszerzony na całą Ziemię. Kumacie, jeden torus to jest wir przestrzeni, drugi torus to jest wir materii. Ja chcę o tym powiedzieć, może tak o tym mówię obrazowo i nie dla wszystkich zrozumiale, natomiast ja chcę wam powiedzieć, że nasz umysł, czyli to, co nazywamy intelektem, istnieje w wirze przestrzeni. Istnieje w takim... A my, to, co mamy w umyśle, istnieje w wirze przestrzeni, a my doświadczamy tutaj materii. Tak, jakbyś miał syrop skondensowany, albo rozciężył go w wodzie, tak? Tak. To samo wychodzi od samo ilość tego cukru, tej konsystencji. Tak, 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 tak. To może być ta sama wartość. No i teraz tak, żyjemy sobie tutaj na Ziemi, tak? I nauczono nas, że to jest wszystko. Rozumiecie? Nauczono nas, że doświadczamy świata wyłącznie w wyniku bodźców, które dostarczane są do naszych zmysłów. I że to jest wszystko. Tymczasem pominięto zupełnie tą ogromną przestrzeń. Pominięto nasz intelekt. A ona również istnieje w przestrzeni. Tak? I tutaj jest tak zwany zwinięty wszechświat. Pominięto jedną z najbardziej istotnych rzeczy i zafałszowano ją na amen. Tak? Dlatego, jak mawiał Jeszua, jedyną drogą wyjścia poza tak zwaną dualność jest zmiana postrzeżeń i to wystarczy. Jeszua mówił o naszej świadomości jako o cudownej, boskiej grze. I ja nie czuję, żeby teraz na tej pogadance rozwijać ten etos, o czym mówiłem wcześniej, bo tutaj można napisać historię o grze świadomości, o pierwszych siewcach gwiazd, o warstwach stworzenia, o hierarchicznym ułożeniu stworzenia, o rasach międzygwiezdnych. To wszystko istnieje. Istnieje dlatego, ponieważ ludzie o tym myślą. Kumacie? Miejcie świadomość, że cokolwiek pomyślicie, to nie są wasze myśli, które nic nie znaczą. To jest wszystko o 180 stopni odwrócone. Wasze myśli mają największe znaczenie i wpływają na treść filmu, wpływają na jakość waszego życia. Schodząc na ziemię, Jeszua opowiadał o tym, że świadomość jest czymś w rodzaju garnuszka, do którego są wrzucane nasze myśli. Więc całe twoje doświadczenie, które teraz posiadasz, jako osoba, personalnie, jest wynikiem tylko i wyłącznie sumy wszystkich myśli, jakie kiedykolwiek pomyślałeś. Więc czym jest nasza prawdziwa istota? Jeżeli mówimy sobie, że nie jesteśmy ciałem, myślami i emocjami, tak, to czym jesteśmy tak naprawdę?
To w takim razie dlaczego świat istnieje? To w takim razie kto tworzy ten świat, skoro on istnieje? Jak to jest możliwe, że wszystko jest takie doskonałe? I to jest właśnie podróż. I to są pytania, na które w tym momencie nie ma odpowiedzi. Natomiast podług wiary jest dane. Dlatego wprowadzono pojęcia takie jak Bóg. Dlatego wprowadzono pojęcia takie jak siła wyższa. Ponieważ już za sprawą doświadczenia pięciozmysłowego możemy wysnuć wniosek, że światem rządzi jakaś wyższa siła. Rozumiecie? Drogą wyjścia ponad błędne postrzeżenia jest więc zaufanie tej sile. Tylko i wyłącznie. Skoro ona to stwarza i skoro zakładamy i chcemy wierzyć, znając swoją własną naturę, że my chcemy być dobrzy, że my chcemy być piękni i szczęśliwi, wtedy utożsamiamy te wartości również z tym Stwórcą. Że to On nas stworzył, więc pewnie stworzył nas tak, jakby chciał. Tak? Wiara w to, że Bóg nie jest sadystą, jest moim jednym z moich takich szczególnych doświadczeń. Ja miałem takie doświadczenie, kiedy rozpadła się moja tożsamość w pył. Wtedy pamiętam, że to było w takiej matni narkotykowej skrajnej. Ja o tym czasami opowiadam. Przez kilka tygodni, właściwie kilka miesięcy brałem dożylnie twarde narkotyki stymulujące. Tygodniami leżałem w pokoju i myślałem. I przeżywałem wyłącznie lęk i strach. Tylko. Więc ja byłem, kurwa, zamknięty totalnie. Przeżywałem film science fiction w psychozie, we własnej skórze, o stworzeniu, o Bogu. To było jak jazda bez trzymanki. To był roller coaster w wesołym miasteczku, którego nie polecam nikomu. Tak? Natomiast finalnym jakby doświadczeniem tego było, że mój umysł zaczął kasować sam siebie. Czyli ja zaczynałem podważać wszystko, co wiedziałem. Jakoś naturalnie mi to przyszło. Zacząłem się pytać, pamiętam, zadawałem sobie pytania, a jeśli nie, to co? I wymyślałem odpowiedzi. I łączyłem wątki. I w pewnym momencie zauważyłem, że mam już połączone całe pule informacji, które odnosiłem do siebie. A jeśli to, to to. A jeśli nie, to co? I się kasowało. A jeśli nie, to co? I poprzez te pytanie, a jeśli nie, to co? I to trwało do 27 roku mojego życia. W ostatnim roku z totalnym przyspieszeniem przez to, że podawałem sobie dożylnie substancje, doszedłem do dwóch ścian. Bo wszystko, co wiedziałem, co zostało skasowane, musiałem już odnieść tylko do nieskończoności albo do nicości. I wtedy byłem już w wariactwie. Myślałem, że mi się zawiesza kwas. Myślałem, że już zostanę tak do końca życia. Tak? Ale wtedy mój umysł zrobił jedną bardzo odważną rzecz. Założył, że skoro z jednej strony ma nieskończoność, a z drugiej nicość i że tego się nie da połączyć, to nieskończoność i nicość muszą być tym samym. I spiąłem, mój umysł spiął ostatni fraktal. Tak? I w momencie, kiedy to się stało, fizycznie w mojej głowie odpalił się bąk. Dosłownie, poczułem wir, który kręcił mi się w mózgu. I wtedy to już myślałem, że naprawdę umieram. Po prostu myślałem, że to już jest śmierć, już się poddałem. I nagle doświadczyłem czegoś takiego, że usiadłem na łóżku i nie wiedziałem, kim jestem. Tak, wykręcił mi się ten bąk, ja już byłem w wariactwie, już nie potrafię opisać tego stanu, który wtedy był. Ale pamiętam, że siedziałem na łóżku i myśl do mnie przyszła, no to jest w takim razie koniec. Już nie ma nic więcej. Po prostu. Siedziałem pusty jak bęben. Nic nie miałem. Pierwsza myśl, jaka była, to była, no ale jestem. Więc to nie jest koniec. I wtedy przyszło do mnie, że albo Bóg jest sadystą, że ja przez 27 lat doświadczam wyłącznie cierpienia i bólu, albo jest sadystą. I to był pierwszy moment, kiedy zrozumiałem i kiedy przyznałem sam przed sobą, że albo Bóg jest sadystą, a więc to moje założenie miłościwego Boga mogę spuścić w kiblu, albo ja popełniam błąd i szukam mnie tam, gdzie trzeba. I nie ma w moim umyśle odpowiedzi na te pytania. Tak. A skoro ja popełniam błąd, to droga, którą idę, również jest błędna. Więc nie ma tej odpowiedzi w narkotykach. I uwierzcie mi, bądź nie, ale siedząc w tym pokoju, zapuszczony, niemyjący się, już skurwiony na maksa,
tak, już dalej była tylko śmierć, wtedy już wiedziałem, że nie będę brał narkotyków. Podjąłem w sercu tą decyzję, że wrócę po swoich śladach i dowiem się, o co chodzi. I w tym momencie, wierzcie mi lub nie, ja jeszcze nawet nie wiedziałem, że ja mam emocje. Ja nie wiedziałem, czym są emocje. Wtedy, kiedy już rozpadł się mój umysł, ja jeszcze nie wiedziałem, czym są emocje w ogóle. O tym się dopiero dowiedziałem w terapii. I że te emocje są powodem całego mojego działania. Tak? Więc to, jak to rozumiem, co się stało wtedy w moim życiu, to rozpadł się konstrukt fałszu. Po prostu. Organicznie. To było tak, jak czuję, że ludzie ogólnie teraz szukają wyjścia z labiryntu. Tak? Ja poprzez nieskończoną stymulację psychoaktywnymi substancjami ja nie znalazłem wyjścia, ja rozdupczyłem ścianę labiryntu. I mój umysł zawisł w próżni. Tak? Dosłownie. Więc to było bardzo trudne, ale bardzo łaskawe doświadczenie dla mnie. To, co widzę dzisiaj, wartość tego doświadczenia dla mnie osobiście, w mojej osobistej historii jest niewymierna. Dzisiaj widzę, i nawiążę tutaj do nauki Jeszuły, że za naszym cierpieniem stoją wyłącznie nasze fałszywe postrzeżenia. Jeżeli miałbym to ubrać w etos, tak? Wiecie, co zobaczyłem, jaki był ostatni obrazek tego etosu, nowego etosu, który gdzieś tam odkryłem w sobie? To było ziarno miłości, dosłownie. Ja to widziałem w obrazie, muszę namalować ten obraz. To było ziarno miłości, które było otoczone nieskończoną przestrzenią intelektu. I wiecie, co robiła ta miłość? Robiła, chodź. I wpuszczała ją do siebie. Intelekt. Chodź. To jest tak, jakby plemnik zapładniał łono. Miłość przyzwalała na to, żeby części tego intelektu wpływały w nią i uczyły się, czym są. Dawała im punkt odniesienia. Kumacie? Czy czujecie to w ogóle? Czy nie? To był ostatni obraz, jaki zobaczyłem. I że tak to działa. I że jest przestrzeń, gdzie cały ten intelekt już wie, czym jest. I tą przestrzenią jest Bóg. To jest grube. Ponieważ z zejściem tutaj, w ciele ludzkim, każdy z nas posiada tę cząstkę w sobie. Nazwij to cząstką Boga. O tym mówią wszystkie te duchowe nauki dzisiaj, nie? Jest pewna zintegrowana część, która istotnie jest nami, jest świadomością, jest polem jedni. Można sobie ją zakotwiczyć jak chcemy. Ludzie bardziej przy sercu powiedzą, że to tutaj. Ja pokazuję u siebie tutaj. To jest nieistotne. Zupełnie nieważne. To jest historia, którą każdy z nas pisze dla siebie. Natomiast jest ta część. I my rdzennie, organicznie wiemy, że jesteśmy nieśmiertelni. Wiemy, że nam nic nie grozi. Tak? Super, że można o tym zapomnieć. Super, że można o tym zapomnieć. Natomiast ja jutro będę mówił o energii męskiej i żeńskiej, tak zwanej, o tym, jak ona pływa w relacjach. Natomiast to, co odkryłem ostatnio, i to jest łaska, bo odkryłem to w relacji z moją ukochaną, to, że jedynym powodem cierpienia i trudności jest nasz intelekt. Tylko. Miłość jest miłością. Miłość jest łaskawa, miłość jest cierpliwa, miłość po prostu jest i stwarza. Natomiast intelekt ma jedną szczególną właściwość. Tutaj, w naszym doświadczeniu, istnieje coś takiego jak czas liniowy. Tak? Zauważcie, że kiedy myślicie o czymś, to już tam jesteście. Nasz intelekt jest technologią, tutaj część tego nowego etosu, jest technologią daną nam przez pierwszych siewców, technologią, która przekroczyła czas. Jest poza czasem, umysł jest poza czasem. Tylko my z poziomu na razie indywidualnej świadomości jesteśmy zamknięci w bańce swojego, tak zwanego indywidualnego umysłu. Przekroczenie świata to podłączenie się organicznie do wszystkiego, co jest. Z poziomu umysłu, a więc jesteś poza czasem. A o czym mówią wszyscy mistrzowie we wszystkich duchowych naukach buddyjskich?
o wyjściu poza czas. A więc, i mamy kolejne kilka dróg, a więc sprawieniu, że intelekt się podda, czyli będziesz siedział tak długo na dupie i powtarzał sobie jestem, 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 aż twoja świadomość mówi, kurwa, z tym gościem już nic więcej nie można zrobić. I będzie i nagle jesteś jednią. Tak długo sobie powtarzałeś, że jesteś, że to dostałeś. Tak w to uwierzyłeś, że to dostałeś. Brawo! Natomiast Jeszua mówił o czym innym. Jeszua nie mówił o wmawianiu sobie jestem. Nie wiem czym jestem, ale jestem, jestem, jestem. Nie myślę, jestem, jestem. To jest paradygmat tak zwanego klasycznego oświecenia. Tak? Jeszua mówił o czym innym. Jeszua mówił o naprawie postrzeżeń i o odwadze. Bo to samo może się stać w momencie, kiedy decydujesz się zaufać tej sile, która już wszystko w tobie zintegrowała. I prawem ciążenia, jako że ta przestrzeń i materia się do siebie przyciągają. Jeżeli na to przyzwalasz i idziesz odważnie przez życie i po prostu zaczynasz być dobry, zaczynasz kochać, zaczynasz traktować wszystko jak siebie, wtedy wchodzisz... Szybkowar się włączył. Wtedy wchodzisz w takie pole doświadczenia, gdzie ta świadomość, którą jesteś, zaczyna ci przynosić do twojego życia okazję, żeby naprawić w sobie te postrzeżenia. Mam wrażenie, że złapałem w tej pogadance bardzo dużo srok za ogon. Jako, że dopiero zaczynam mówić o tym, mam trudności, żeby... Sądzę, że to potrzeba jest tego, żeby to wszystko, co mówię, ustrukturyzować i zrobić z tego osobne panele, tak? Mówienie o etosie stworzenia, mówienie o zamrożonej emocjonalności, o tym, że wszyscy jesteśmy jednym, podzielić to na lekcje. Chciałaś pigułkę? Tak wygląda pigułka, tylko że to chuj wie, o co chodzi, tak? Ale się to wchłonęła i otworzyła. Rozumiem. Rozumiem. Ja sądzę, że po prostu strukturyzacja i wyciąganie esencji tego wszystkiego jest możliwe. Jest możliwe zawarcie tego w jednej książce. Natomiast format krótszy niż książka nie ma sensu. Ponieważ intelekt rozrósł się tutaj niebotycznie. I to wszystko trzeba naprawić. Trzeba wyjaśnić krok po kroku. Tak? To nie jest łatwe. Dla ludzi, którzy są tak uwaleni w swoim własnym światopoglądzie i uważają je za jedyny i słuszny, ta próba jest marna. Dlatego ja się cieszę, że jestem wśród takich ludzi, którzy chociaż częściowo to łykają, tak? I chociaż częściowo to czują. Albo może czują to w całości, ale tego nie rozumieją. To też piękne. Natomiast ja wierzę, że można to ułożyć w taki sposób, żeby było to jasne, zrozumiałe i przejrzyste i pokazać na obrazeczkach, jak to działa. I to jest wiedza, jaką może zakumać średnio rozgarnięty szympans. Czy ty mnie nie obrażasz? Ja to sam obrażam. Przepraszam. Dobrze, zamieńmy średnio rozgarniętego szympansa na ucznia klasy humanistycznej średniego liceum w Bydgoszczy, dobra? Kumacie czaczy. W każdym razie... Taką esencją tego wszystkiego, kochani, jest to, że chciałbym się z wami podzielić tym, że głęboko wierzę, że to wszystko, cały nasz świat ma sens. Że nasze cierpienie, jeżeli je czujemy, jest chwilowe. Że są narzędzia jasne i konkretne, jak przebaczenie, jak powierzenie, jak zaufanie, jak odwaga, które sprawiają, że nasze życie realnie się zmienia. Jeżeli masz i znasz swoje życie w całości, wiesz, że rano wstajesz, idziesz do pracy, wiesz, że masz dzieci, wiesz, że masz partnera i każdy twój dzień jest taki sam i ciągle chciałbyś czegoś innego. Jakim cudem ma się stać coś innego, skoro ty wszystko znasz w swoim świecie? Nieznane dzieje się, kiedy robisz przestrzeń na nieznane. A jedyną poprawną formą podejścia do nieznanego jest nie wiedzieć. Więc ty masz nie wiedzieć i twoim zadaniem jest nie wiedzieć. I masz zrobić tak, żeby w pełnym zaufaniu nie wiedzieć. Bo twój Stwórca chce cię zaskakiwać. Ty masz mu być wdzięczny. Za co ty będziesz wdzięczny? Za 15 lat orania się z twoim facetem? No pewnie, że nie będziesz wdzięczny.
Ja dopiero teraz, po tych wszystkich latach, a Centro Jestestwo robi od 2, dopiero teraz kontaktuję się z głęboką wdzięcznością w sercu. I to nie tak, że myślę sobie o ptaszkach na drzewie i jestem wdzięczny, tylko myślę sobie o swoim życiu i że w końcu uwierzyłem, że to cierpienie miało sens. I za to jestem wdzięczny. I wierzę, że cieszenie się z ptaszków to jest kolejny etap. Może, a może w ogóle nie będę się cieszył. Nieważne. Tak? No. Z ptaszków na drzewach i tych nie na drzewach. Ze wszystkich ptaszków bardzo. Tak. No, w każdym razie, moi drodzy, Jeszua mówił o tym, że większe rzeczy będziecie ode mnie czynić. On sobie zdawał sprawę. On doskonale wiedział, co się będzie działo. Jako, że on przedstawił się w drodze, w ostatnich lekcjach drogi poznania, już nie jako Jeszua, a przedstawił się jako Bóg. Bóg wcielony. Ja i Ojciec jesteśmy jednym. Jesteśmy polem, wewnątrz którego to stworzenie stwarza samo siebie. Tam nie ma odrębności na Boga i Syna. Bóg jest potrzebny tylko tutaj. Jest potrzebna wiara w jakąś siłę, która doprowadzi cię do stanu, w którym zrozumiesz, że to jesteś ty. Rozumiecie? To jest dopiero jazda bez trzymanki. Ale jeżeli będziesz się blokował w postaci przekonań, no, jak to ja, Bogie? Jak to ja? To już jesteś poziom niżej. Tak? Masz marzyć najdalej, najodważniej jak się da, najodważniej o wszystkim, o czym tylko możesz i głęboko wierzyć, że jeżeli nie w czasie teraz, to kiedyś na pewno to dostaniesz. Bezwzględnie. Tak to działa. To jest moment, w którym każdy z nas będzie za sprawą doświadczeń przekonywał się o tej sile i o tym, że ona nas wspiera i że nas kocha. Ani słowa nie powiedziałem, czym jest miłość. Najbardziej komplementarną energią wpływającą przez tą cząstkę Boga w tobie, wlewającą się w dualny świat. Hawking opisywał ją jak węża, który wysnuwa się ze splotu słonecznego i w tym niewidzialnym polu, do którego jeszcze nie mamy dostępu, po prostu przemieszcza się i wpływa, zalewając aury ludzi, zalewając sytuacje, zalewając miejsca. Tu chodzi o kundalini energię, czy o kundalini? Nie wiem. Kundalini. Nie wiem. Natomiast tak, sądzę, że tak, poruszyłem tutaj tyle wątków, że to jest koniec. Macie jakieś pytania? Nie ma, nie trzeba pytać. Idziemy zajarać! Dawaj te pigułki, idziemy. Dobra, dawaj. Bartek, ty masz kwasa w portfelu, nie? Wiesz co, widzisz mi teraz. Już zjadłeś. Ostatniego mam, nie dam ci. Mam mało. Więc jeszcze, to mówisz, to masz tą wizję, że pierwotnie jest to ziarenko miłości i przestrzeń. Tak. Jako na starcie. Nie to, że przestrzeń... To jest na początku i na końcu. Z miłości, tylko z jednej i drugiej na start. Ten sam obraz jest na początku i na końcu. To jest tak jakby... Zabiry, tak? Jakby plemnik zapładniał komórkę jajową i ta przestrzeń jest czarna i nieświadoma. Natomiast na końcu jest obraz, gdzie jest to samo ziarno miłości, ale ta przestrzeń jest rozświetlona i tak naprawdę przestrzeń staje się miłością. Dosłownie miłość wypełnia całą tą przestrzeń. Tak. Więc to są jakby dwa te same obrazy, które są na początku i na końcu. A wewnątrz, pomiędzy tymi obrazami dzieje się całe stworzenie. Gdzie... W zasadzie. Tak! Gdzie, gdzie ta miłość po prostu wypełnia. Od środka. Tak. No ja jeszcze o tym nie mówię w pełni sprawnie i zdaję sobie z tego sprawę. Ja te wszystkie obrazy czuję w sobie. Tak, bardzo fajnie to obrazujesz, tak jak z tym cerem, wiesz, dziurami, nie? No. Że powstaje dziura i później wypełnienie. Dziura, wypełnienie i poszerzanie dziury. No tak, i tak. I sprawdzamy do potężenia. Każdy kolor, każdy... Tak. Nie wiem, gdzie to będzie prowadzić. Nie wiem, jak to będzie się wyrażać. Natomiast chcę wam powiedzieć, że ja to wszystko widzę w sercu. Tak. Natomiast widzę tyle tych obrazów, że jeszcze mam trudność, żeby to wszystko poukładać w całość, w jakiś taki spójny, logiczny przekaz od początku do końca. Dlatego mam też taką tendencję, że jak o czymś mówię i się zapalam, to od razu chcę rozwijać dany wątek, więc to jest takie wrażenie, jakbym wybiegał w 17 rzeczy naraz i tak. Natomiast tak. Ja w to, wiesz co, jeszcze
lepiej w taki moment właśnie wybuch supernowy, tak? Że jest właśnie w zasadzie tylko ziarno, a później rozszczepienie tak jak kolorów, tak? Na tęczu. Długości fal, tak? To jest jedno. No tak. Dokładnie, a to jedno wybucha i poszerza się, tak? I wtedy jest przestrzeń. Musi się powiększać w ogóle, tak? Rosnąć. Poprzez te doświadczenia i nam. Widzisz, tak? Piotrze, opowiadasz piękną rzecz, natomiast opowiadasz z punktu widzenia właśnie etosu. Bardzo wiele osób, które tutaj siedzi, w ogóle ich to nie interesuje na ten moment, tak? To jest w ogóle, dlatego ja czuję trochę opór, ale czuję, że trzeba już powoli przemycać te również treści. Natomiast sądzę, że ludziom o wiele bardziej jest teraz potrzebna praktyczna wiedza, w jaki sposób wyjść z trudności oraz praktyczne odniesienie i mówienie im o tym, dlaczego ich życie ma najgłębszy możliwy sens. A to, na ile ludzie będą potrzebować wiedzy, skąd to się wszystko wzięło, to będą sobie po nią sięgać. No nie? Natomiast ludzie potrzebują nadziei i wiary, tak? I miłości. Chcę powiedzieć, że jeżeli nie możecie zrobić czegoś w waszym życiu z waszymi bliskimi, ja was szczerze zachęcam do tego, żebyście traktowali swoich bliskich, jak samego siebie, którzy mówią do was ustami waszych bliskich. Każda wasza rana jest święta i jest drogą do wyzwolenia się z tej rany. Każdy wasz lęk jest święty i jest drogą do uwolnienia tego lęku. Nie istnieje dla tego świata inna możliwość niż przeżycie lęku. Jest jeszcze coś takiego jak egzystencjalny ból, jak czyste cierpienie bez kontekstów. I to jest moje doświadczenie. Ja przeżywałem, wariowałem od tego, bo myślałem właśnie, że Bóg jest sadystą. Przeżywałem czyste cierpienie i ono objawiało się dosłownie, jak w moim energetycznym ciele otwierała się przestrzeń, która promieniowała pustką. Fizycznie to było odczucie bez żadnego kontekstu. To było po prostu czysta niechęć istnienia. I kiedy pojawiało się to uczucie, pierwszą myślą, jaka się pojawiała, była myśl samobójcza. Nie zniosę tego dłużej. Nie chcę tak, już mam dość. Oko kartki, kurwa, ile można. Tak, natomiast to było też w momencie, kiedy głęboko uwierzyłem i zrozumiałem, że jedyną prawdziwą relacją, jaką mogę mieć, jako że wszystko wokół mnie jest mną w mojej indywidualnej grze świadomości, jedyną relacją, jaką mogę mieć, to relacja z moim Stwórcą. Jedyną, a więc sam ze sobą, jak później zrozumiałem, tak? Więc zacząłem się modlić. Kiedy czułem to cierpienie, miałem już kilka takich sytuacji, ale ostatnio otworzyła mi się cała lewa strona ciała. Calutka była promieniującym cierpieniem. I ja dosłownie padłem na kolana i zacząłem błagać, opowiadając o tym, że zaraz sobie walnę w łeb, że to jest nieludzkie, że mam dość. Bez poczucia winy. Po prostu pytałem Stwórcę, dlaczego stworzył mnie takiego. Dlaczego ja jestem taki, bo nie rozumiem. Proszę? Wiesz co, to było doświadczenie z ostatniego tygodnia wręcz. Więc to było dodatkowo dla mnie niezrozumiałe. No. Ale chcę nawiązać do tego, że kiedy tak się modliłem, ja to odczuwam jako energię łaski. Spłynęła energia, która była gorąca, fizycznie gorąca, spłynęła z prawej strony, zatoczyła łuk w prawej stronie ciała, przeszła głową i spłynęła w tą promieniującą pustkę, zatoczyła taki łuk i zniknęła. Ja siedząc po minucie odczułem bezkresny spokój. Po minucie takiej modlitwy. I w momencie, kiedy to poczułem, za tym spokojem poszło zrozumienie, gdzie ja popełniam błąd i czym jest to cierpienie. Więc ja zachęcam was wszystkich do kontaktu z tym czymś, co jest wyższe i co możecie nazywać Bogiem, a istotnie modlicie się sami do siebie, tak? Do jednorodzonego, do pola umysłu Chrystus, do jedni, do rzeczywistości, do czego tam sobie nie napiszecie w swoich światach, tak? Jest coś, co grawitacyjnie przyciąga was do tej doskonałości i przyciąga was przez te wszystkie krzaki lękowe, przez te ciernie, nakłada wam te korony cierniowe na głowę, tak? Natomiast jeżeli będziecie prosić w modlitwie opowiadać o waszych trudach, to jest wysłuchane. Subskrybuję również pogląd, że każdy włos na głowie jest policzony, że wszystko jest wiadomo od początku do końca, że ten świat już jest doskonały, więc to, co my tutaj odgrywamy, to jest film.
który ostatecznie z jednej strony ma nieskończoną wartość, ale z drugiej strony nie ma żadnej wartości. Nasz świat w tym umyśle Boga jest jak przelotna myśl. To jest tak potężne. Jest jak przelotna myśl. Nasz świat w umyśle Boga jest przelotną myślą, którą Bóg kocha. Sam ją kochasz. Tak, on jest zajebisty. I tu się można zajebiście bawić. Pokazują mi się obrazy, ale już nie chcę o nich mówić, że czuję, że będą tutaj dwie drogi pójścia. Można albo zatrzymać się w rzeczywistości umysłu Boga, albo można rozwijać film. Dalej, 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 w pięknie, w prawdzie. I dlatego Chrystus mówił, że większe rzeczy ode mnie będziecie czynić. Bo rozwój tego filmu jest dalszym poszerzeniem stworzenia w nieskończoność. To jest kurwa zajebiste. Tak więc wszystko ma sens. I większej rzeczy nie wiemy. Właściwie nic nie wiemy. Wszystko, co wiemy, jest w najlepszym wypadku naiwne. Ponieważ to, co wiemy, bazuje wyłącznie w samej podstawie na fałszu. Tak? Więc ja zachęcam do stosowania w praktyce to, o czym Yeshua mówił jako cztery klucze do Królestwa. Intencja, pragnienie, przyzwolenie, najtrudniejsze. Zawsze na faku to pokazuję. Przyzwolenie i powierzenie. Tak. Intencja to jest poziom myśli. Po prostu chcesz i myślisz, składasz intencję. Pragnienie to jest coś, co posiadamy organicznie. Tylko to pragnienie jest mylone z naszym chcieństwem. Tak. Przyzwolenie to jest najtrudniejsze, ponieważ musisz zaakceptować, że wszystko, czego doświadczasz, jest doskonałe i pozwolić sobie na przeżywanie emocji. W każdym tym punkcie tego, o czym opowiadam, ja bym mógł opowiedzieć całą książkę, bo ludzie o tym książki piszą. Tak? Technika uwalniania emocji, kod emocji, totalna biologia, to jest o przeżywaniu emocji, o powodach cywilizacyjnych chorób i tak dalej. Tak? I powierzenie, czyli świadomość, że istnieje siła, istnieje przestrzeń, istnieje miejsce, gdzie ten świat już jest rajem na ziemi. Już jest rajem na ziemi. A to, co my żyjemy, to sen o dojściu do raju. To jest kurwa kozackie. Ktoś, kto to wymyślił, miał łeb jak sklep. Bez kitu. Tak. Poszą. Koniec. Albo jak magazyn. No. To tyle. Smutno się zrobiło. Czy refleksyjnie bardziej? Meksekcyjnie. Już nie wiemy, jak wyrażać teraz, co powiedziałeś. Tak. Niepewnie. Rebus, ne? O co chodzi? Ten pan co rangu? To teraz po ukraińsku. No. Tak to widzę. Jeżeli chociaż część z tego poczuliście i was wzmocniła, to jest dla mnie największa łaska, tak? Ja subskrybuję. Cudownie. Ja nawet obejrzę drugi raz. Ja bym nie jak się nagrał dźwięk? Trudno, będę czytała z ust. No. Jak się nagrał obraz? Obraz się nagrał z pewnością.